Hello, cześć, witam Cię w naszej serii, gdzie łykamy angielski po jednym wyrażeniu. I nasze wyrażenie na dzisiaj to look forward to, czyli się na coś cieszyć, z radością czegoś oczekiwać, wyglądać na te wakacje na plaży. Look forward to, czyli słówko, wyrażenie, które przyda Ci się zarówno w mówieniu, jak i w pisaniu, pokazuje i objaśnia. Dostaniesz ode mnie trzy przykłady, tak jak to zawsze było, w których zobaczysz, jak to wyrażenie zachowuje się w zdaniu. Potem spróbuję namówić Ciebie na Twoje przykłady. No, bierzmy się do roboty. Look forward to... Aren't you looking forward to your beach holiday? Or aren't you looking forward to your skiing holiday, depending on the season? Czy nie cieszysz, czy nie oczekujesz z radością, tak eagerly, excitedly to the party when the situation's over? Kiedy już ta sytuacja się skończy, czy nie oczekujesz, że wreszcie zrobimy imprezę? Maybe not a skiing holiday, maybe a barbecue in the garden with just all your friends, not afraid of your neighbors and the police. Może taki grill. Oh, I am looking forward to that. I'm really looking forward to having a barbecue in my garden. I'm also looking forward to having you here in Anzio at our language courses. To mój drugi przykład. I'm looking forward to having you here at our English courses. Cieszę się, że przyjdziecie tutaj do nas na zajęcia. Można tak to przetłumaczyć, że ja z radością was wyglądam, oczekuję na naszą wspólną przygodę z angielskim. Można tego też użyć nie w kontekstach imprez czy wakacji, ale kiedy kończycie e-mail. Jeśli chcemy bardziej oficjalnie, I look forward to receiving your answer. Tak fajniej to brzmi niż... No wait na pewno nie jest dobrze użyć, że ja czekam na Twoją odpowiedź. To jest właśnie to, że no nie, że proszę, ale że wyglądam pańskiej, pana, pani odpowiedzi. I look forward to receiving your answer. Jeśli piszemy coś mniej oficjalnego, mogę przecież... I'm looking forward to hearing from you. Drop me a line. Drop me a line, czyli skrobnij coś. Kiedy dasz radę. Bardzo przydatne wyrażenie. Spróbuj wymyślić jakiś swój przykład. Pomyśl, a co ci szkodzi, to nie kosztuje. Rozmarzyć się trochę. Rozmarzyć się używając angielskiego wyrażenia. I naprawdę wyobraź sobie sytuację, na którą czekasz. Mów, opisz tą sytuację. Nie popełniaj tego błędu, że tylko będziesz myśleć po angielsku. Bo w myślach to spoko. To w myślach to tak jak w budownictwie, można powiedzieć, papier wszystko przyjmie i w myślach też. Nie, spróbuj to powiedzieć na głos. Usłysz swój angielski, czy on brzmi już tak, jak chcesz. Możesz nawet nagrać się własną komórką, przecież trzymasz ją pewnie teraz w ręce. Te swoje zdania i przykłady. Jeśli jeszcze nie jesteś na to gotowy czy gotowa, to pisz te przykłady. Ale z taką myślą, że zaczniesz je mówić, że się przełamiesz. No bo o mówienie po angielsku nam chodzi. Jeśli masz odwagę, napisz je w komentarzu. Ja chętnie przeczytam, odniosę się do tego, czy są poprawnie. Mów, używaj, popełniaj błędy. Nawet jeśli się pomylisz, no to co? Na tym się nauczysz. Lepiej mówić z błędami, niż myśleć poprawnie. Zgodzisz się ze mną? To do dzieła. I'm really looking forward to reading your comments. Your sample sentences in the comment section below. I'm looking forward to reading. Pamiętaj o tym ingu, tam? Pamiętaj dać mi kciuka, subskrybować kanał, bo tych wyrażeń będzie mnóstwo. Bye! Dzięki za obejrzenie tego nagrania. To co? Widzimy się w kolejnym. Żeby go nie przegapić, naciśnij dzwoneczek subskrypcji. Jeśli nagranie Ci się podobało, zostaw mi lajka. A może jest coś jeszcze? O czym chciałbyś obejrzeć materiał? Napisz w komentarzu, chętnie pomogę, bo właśnie pomaganiem w płynnym i swobodnym mówieniu po angielsku zajmuję się na co dzień. Do zobaczenia na naszym kanale!